Cześć, witam Was serdecznie i cieszę się, że tu zajrzeliście. Ja mam na imię Ania, a to jest kanał Znalezione, Przeczytane. I witam Was bardzo serdecznie w odcinku, na którym zaprezentuję Wam książki, które niedawno zgromadziłam. A więc jest to Book Haul, którego na moim kanale nie było już chyba około 3 miesięcy, a więc dosyć długi okres. Więc to są książki, które ja gromadziłam nie w ostatnich dniach, tylko raczej powiedziałabym, że w ostatnich tygodniach czy nawet miesiącach. I zdecydowanie w tym odcinku będą przeważały pozycje papierowe oraz kilka pozycji również w wersji elektronicznej. Nie będzie tym razem audioksiążek. W ostatnim czasie jakoś tak mniej trochę słucham. To znaczy słucham, ale więcej słucham, akurat tak się złożyło w ostatnim okresie, muzyki albo jakichś publicystycznych podcastów. Natomiast no, przeważają jednak te wersje do czytania. No, zgromadziłam tutaj, słuchajcie, dwa takie stosiki. Każdy stosik to jest 9 pozycji, więc mamy 18 książek papierowych i 6 całkiem sporych cegiełek też w wersji elektronicznej. A więc, żeby Was zachęcić, powiem Wam też, że będzie dosyć różnorodnie, bo będzie dosyć sporo literatury pięknej oczywiście, bo ona zawsze przeważa na moim kanale, i literatury polskiej, i literatury też międzynarodowej, ale też będą biografie, będą reportaże, będą książki historyczne i będzie też literatura górska, czyli chyba po raz pierwszy na moim kanale i po raz pierwszy będą dwie pozycje science fiction, co w ogóle jest chyba ewenementem. Także mam nadzieję, że Was zachęciłam do tego, żeby zostać ze mną, bo może być dzisiaj długo. Serdecznie zapraszam. A zacznijmy od książki popularno-naukowej, czyli gatunku, który ja w sumie nie za często prezentuję na swoim kanale, chociaż bardzo lubię książki popularno-naukowe, kiedyś czytałam ich bardzo dużo od czasu, kiedy prowadzę kanał. Jakoś jest tego trochę mniej. Natomiast tutaj nazwisko, myślę, że wielu z Was bardzo znane, Yuval Noah Harari, i książka 21 lekcji na XXI wiek. To nie jest nowa rzecz, to jest wydanie sprzed co najmniej kilku lat. Jeśli oglądacie mój kanał od początku, to pewnie wiecie, że jedną z pierwszych recenzji, jaką opublikowałam na tym kanale, to była recenzja właśnie bestsellerowego Sapiensa Harariego. On zresztą wydał jeszcze oprócz Sapiensa i tej właśnie książki też Homo Deusa, który traktuje tak bardziej o przyszłości. Natomiast 21 lekcji na XXI wiek to jest rzecz o teraźniejszości. Pytania, jakie stawia nam ten izraelski naukowiec w obliczu no właśnie tych współczesnych wyzwań, przed jakimi staje człowiek versus planeta. I ja po jednym rozdziale muszę Wam powiedzieć, że już chcę się czuć przez niego prowokowana. Prowokowana do różnego rodzaju refleksji, przemyśleń, dlatego że to jest jeden z najlepszych autorów książek popularno-naukowych. I on oczywiście wykorzystuje w badania takie stricte naukowe, natomiast one nie są aż tak strasznie aktualne. Potrafi to przekuć w niesamowicie bardzo ciekawe, uniwersalne bardzo przemyślenia. I też powiem Wam, że siłą jego książek moim zdaniem nie są walory literackie, tylko takie bardzo ogólnohumanistyczne przesłanie. Także ja Wam bardzo gorąco polecam. Jeśli oczywiście też czytaliście, to podzielcie się w komentarzach swoimi refleksjami na temat tego pisarza, a jeśli nie znacie, to ja Wam bardzo gorąco polecam. Kolejna książka to już jest beletrystyka. Powieść hiszpańskiego pisarza Fernando Aramburu pod tytułem Patria. To też nie jest rzecz nowa. Książka była oryginalnie wydana w Hiszpanii w roku 2016. Sonia Draga wydała to w Polsce bodajże w roku 2018. Bardzo dużo się o tej książce mówiło. Ja też słuchałam dosyć wielu dyskusji, ale celowo wstrzymałam się z lekturą w tamtym okresie tej książki. Temat wydawał mi się trochę ciężki, a teraz wydaje mi się, że do tego dojrzałam. Czego rzecz dotyczy, być może dla tych, którzy nie wiedzą? Rzecz dotyczy historii rodzin baskijskich, czy też jakby dotyka takiego dosyć bolesnego tematu, no burzliwych dziejów kraju Basków na tle dziejów Hiszpanii. I jeśli lubicie, jeśli nie obce Wam są takie tematy jak no właśnie mniejszości etniczne, wykluczenie, czy z drugiej strony fanatyzmy, separatyzmy, to myślę, że ta książka też może być dla Was ciekawa. Ja jestem bardzo ciekawa też jej walorów literackich. No nie ukrywam, że wydaje mi się, że
To jest chyba największe wydarzenie, jeśli chodzi o hiszpański rynek czytelniczy, przynajmniej ostatnich 10 lat. Gdyby ktoś z Was czytał już Patrię Aramburu, też będę bardzo wdzięczna za podzielenie się komentarzami. A teraz coś z zupełnie innej półki, zarówno jeśli chodzi o gatunek literacki, ale też epokę. Edgar Allan Poe, nazwisko dosyć znane, pisarz z pierwszej połowy XIX wieku. Znany z takich swoich wątków, głównie powiedziałabym baśniowo-fantastycznych i też z pogranicza horroru. I znany też głównie z krótkich form, ze swoich noweli, trochę esejów, ale też troszkę poezji. Natomiast ja mam tutaj w ręku jedyną powieść wydaną przez tego pisarza pod tytułem Relacja Artura Gordona Pyma z Nantucket w przekładzie Tomasza Kłoszewskiego i wydane też kilka lat temu przez Łódzką Oficynę. To jest rzecz bardzo mało znana, ale powiem Wam, że bardzo mnie to zaciekawiło. Ja Edgara Allana Poe czytałam wiele lat temu na studiach i bardzo lubiłam jego tak zwane opowieści niesamowite. Wydawnictwo literackie miało taką fajną serię z takimi złotymi literami na okładce i rzeczywiście mnie się to świetnie czytało. Zresztą kilka tytułów możecie kojarzyć. To jest Zagłada domu Asherów i też adaptacje filmowe tego opowiadania możecie kojarzyć, bo chyba też z początków kinematografii, jeszcze z lat 20. było coś takiego właśnie, nie wiem czy nie pod innym tytułem, Upadek domu Asherów, ale na pewno też w latach 70. była kormanowska adaptacja. No i Złoty Żuk. To są chyba takie dwa najbardziej znane opowiadania. Mnie się to w tamtym okresie rzeczywiście bardzo podobało, chociaż potem jakoś moje zainteresowania literackie w kierunku fantastyki nie poszły. Natomiast tę powieść, powiem Wam szczerze, że przeczytam sobie bardzo chętnie. Tutaj z tyłu na okładce możemy przeczytać, że ona wzbudziła ogromny entuzjazm i zainteresowanie środowiska literackiego, krytycznego, ale też czytelników. No i powiem Wam szczerze, że polecenie, które tutaj najbardziej mnie przekonuje, to jest jedno krótkie zdanie. To najlepsza rzecz, jaką Poe napisał. A to są słowa pisarza, którego ja bardzo, bardzo cenię, Jorge Luisa Borgesa, argentyńskiego pisarza, który też słynął z krótkich form. Książka jest bardzo krótka, ledwie tutaj ponad 220 stron, więc myślę, że chyba szybko można ją skonsumować i chętnie przyjdę do Was z recenzją, jeśli oczywiście będzie mi się podobała, no bo jeśli uznam, że nie warto, ale zwracam Waszą uwagę. Jeśli lubicie, znacie, kojarzycie i cenicie Edgara Allana Poe, to warto też sięgnąć po jedyną jego dłuższą formę, czyli powieść. A teraz, moi drodzy, będzie klasyka literatury francuskiej, której ja nie jestem miłośniczką, czy znawczynią może, miłośniczką nieodpowiednie chyba słowo, bo nie zaczytuję się jakoś może strasznie w literaturze francuskiej, ale tego pisarza akurat bardzo cenię. To jest Romain Gary, też pisarz już trochę zapomniany, tak mi się wydaje. Gdybym miała Wam, bo ja mam tutaj w ręku jego powieść ostatnią, Latawce, i w podtytule tutaj zresztą możemy przeczytać ostatnia dotychczas niepublikowana w Polsce powieść kultowego pisarza. Koniec cytatu. Lubimy takie cytaty. Ale gdybym miała Wam przypomnieć jakieś inne tytuły tego pisarza, to na pewno bardzo, bardzo znaną powieść, taką niekonwencjonalną, Życie przed sobą, którą on opublikował pod pseudonimem Emile Ajar, i również powieść Obietnica poranka, którą zresztą możecie kojarzyć z adaptacji filmowej, bardzo pięknej zresztą. To jest powieść autobiograficzna o relacji pisarza z matką. I tu kilka słów na temat w ogóle tego jakby rodowodu Romaina Gary, bo to jest jakby pierwotnie, oryginalnie pisarz, który nazywał się Roman Kacew i jest z pochodzenia rosyjskim Żydem, chyba tak można powiedzieć, bo razem z matką uciekli w latach 20. przed rewolucją bolszewicką. Zatrzymali się na chwilę, z tego co wiem, w Wilnie, przez jakiś czas też w Warszawie i w końcu przedostali się do Nicei. Tam właśnie Roman Kacew i później Romain Gary zaczął tworzyć już w języku francuskim. Także jego historia taka życiowa, rodzinna jest bardzo ciekawa. Zresztą ta Obietnica poranka jest bardzo przejmującą książką, bardzo Wam ją polecam.
polecam. A jeśli nie chcecie książki, to polecam Wam film. Natomiast co do stylu, to jest bardzo taka proza wysublimowana, finezyjna, ale jednocześnie to skrząca się takim charakterystycznym dowcipem, humorem. Także bardzo takie ciekawe połączenie. Nic o tej powieści akurat nie wiem, natomiast no oczywiście, ponieważ jest to rzecz do tej pory niepublikowana, no to chętnie po nią sięgnęłam. Jakiś czas temu dziewczyny z kanału Naukowe Czytaczki prezentowały bardzo ciekawe francuskie bingo, tylko że ono niestety było tylko na sierpień zaplanowane. Ja już tę książkę miałam, ale niestety wiedziałam, że nie zdążę jej przeczytać, bo za dużo miałam innych książek pozaczynanych. Natomiast jeśli mi się ją uda przeczytać w ciągu najbliższego, nie wiem, miesiąca czy dwóch, to przyjdę z recenzją i mam nadzieję, że tutaj dziewczyny przyjmą to jako suplement do ich bingo. A jeszcze jako ciekawostkę powiem Wam, dla tych, którzy znają Romana Gary i interesują się też jego twórczością, to mam taką informację trochę nieoficjalną, że powstaje biografia Romana Gary, nad którą pracuje jedna z moich ulubionych autorek biografii, polskich autorek, a mianowicie Agata Tuszyńska. I jeśli to okaże się prawdą, no to będę niezwykle zainteresowana i zadowolona, bo po pozycję akurat Agaty Tuszyńskiej sięgam w ciemno. Latawce polecam. Nie odpuszczam Wam dzisiaj, jeśli chodzi o różne kierunki geograficzne, bo mieliśmy Hiszpanię, mieliśmy Francję, a teraz Was zabieram do Norwegii. I chciałabym Wam przedstawić bardzo ciekawe nazwisko norweskiego pisarza Roya Jacobsena. Mam tutaj w ręku ostatnią część jego czworoksięgu, jeśli tak można powiedzieć, Tylko matka. I to jest saga rodzinna, której akcja umiejscowiona jest na małej norweskiej wysepce Baroj. I tak naprawdę Jacobsen zasłynął z pierwszej części tej czteroczęściowej sagi, czyli z powieści Niewidzialni, którą ja czytałam jako pierwszą kilka lat temu i za którą zresztą dostał, znaczy nie dostał, tylko znalazł się w finale międzynarodowego Bookera. Tam został zauważony i następnie właściwie chyba co roku wydawał kolejne części. Było to Białe Morze, ja je będę tutaj tak może ustawiać, Oczy z Rigela i właśnie ta ostatnia część Tylko matka. I w wydawnictwo poznańskie wpadło na znakomity pomysł reaktywacji swojej słynnej serii dzieł pisarzy skandynawskich i przy tej okazji też wydało właśnie Roya Jacobsena. I ja chciałabym Wam właśnie to nazwisko przypomnieć albo niektórym tak naprawdę przedstawić, bo wydaje mi się, że on nie jest na rynku polskim zbyt znany. To jest taka bardzo subtelna i bardzo wolno tocząca się proza, ale ja planuję do Was przyjść z recenzją wszystkich czterech części. Przeczytałam dwie są przede mną. I bardzo się cieszę, że skompletowałam sobie to właśnie bardzo ładne wydanie wydawnictwa poznańskiego. Takie mam przeczucie, że to będzie bardzo ciekawa lektura na jesienne, zimowe wieczory. A już teraz polecam po prostu Waszej uwadze Roy Jacobsen. Kochani, została nam, jeśli chodzi o ten marsz międzynarodowy po różnych regionach, wisienka na torcie, pisarz włoski tym razem, Italo Calvino i wydanie Państwowego Instytutu Wydawniczego z tak zwanej serii Domy ze Słów, Po co czytać klasyków? To jest nazwisko... No, też już bardzo stary. Pisarz wyjątkowo oryginalny, znany ze swoich różnych eksperymentów literackich, zmieszania gatunków, porównywany bardzo często na przykład z Borgesem, ale też łączony z gatunkami fantastycznymi, głównie z uwagi na swoje książki takie jak no, na przykład Rycerz Nieistniejący, czy bardziej na przykład science fiction, to głównie z uwagi na opowieści kosmikomiczne. Ja go bardzo doceniłam z uwagi na jego krótsze formy i tutaj byłam pod ogromnym wrażeniem Jeśli zimową nocą podróżny. Jeśli uda mi się kiedyś przyjść do Was z recenzją tamtego opowiadania, no to będę bardzo usatysfakcjonowana, bo chciałabym Wam tego pisarza w ciekawy sposób zaprezentować. Natomiast zwróciłam uwagę na to wydawnictwo. PIF wydał to pod koniec chyba zeszłego roku.
I to jest, słuchajcie, pierwsza polska edycja tomu wydanych pośmiertnie esejów Itala Calvina. 35 tekstów o pisarzach, od Homera i Owidiusza do Borgesa i Quino, których cenił sobie najbardziej. Tu jest oczywiście o wiele więcej tych pisarzy klasycznych, natomiast ja bardzo lubię takie wydania. Bardzo byłam pod wrażeniem na przykład esejów o literaturze Władimira Nabokowa, które on pisał głównie o Don Kiszocie Cervantesa. Nie wiem jak wy, ale ja to bardzo lubię i wydaje mi się, że no właśnie, klasykę czytać zawsze warto, ale być może tutaj można będzie znaleźć bardzo ciekawe odpowiedzi na to pytanie, po co czytać klasyków. Polecam wam, to jest bardzo cienka pozycja, ale na pewno wartościowa, Italo Calvino, po co czytać klasyków. To jeden stosik mamy za sobą i teraz bierzemy się za drugi. Tym razem będą prawie, poza jednym wyjątkiem, wyłącznie akcenty polskie. Zaczniemy od dwóch finalistek literackiej nagrody Nike. To jest takie najświeższe wydarzenie ze świata czytelniczego. Chyba za 2 tygodnie temu została ogłoszona już krótka lista finałowa tegorocznej nagrody Nike. I znalazły się w niej właśnie dwie pozycje, które ja też w ostatnim czasie sobie zakupiłam. Pierwsza z nich to jest przepięknie wydana przez wydawnictwo literackie książka autorstwa Moniki Śliwińskiej, Panny z Wesela. Czyli historia sióstr Mikołajczykówien, które są postaciami bardzo interesującymi. Jedna z nich była zresztą pierwowizorem postaci Panny Młodej Wesela Wyspiańskiego. Ja w ogóle bardzo lubię tą epokę literacką, czyli epokę Młodej Polski, i Wesela jest jedną z moich ulubionych lektur, więc tak naprawdę liczę, że to będzie rzeczywiście ciekawa dla mnie książka. Ona dotyczy zresztą też historycznie bardzo takiego ciekawego zjawiska, jakim była ludomania, czyli jakieś takie wyjątkowe zainteresowanie świata artystów, świata inteligencji, no właśnie tym wiejskim folklorem. I to, co zwraca uwagę, oprócz też no, pięknej szaty graficznej oczywiście w tej książce, to taki porządny warsztat autorki. Tu jest znakomity indeks nie tylko przypisów, ale indeks nazwisk, bibliografia. To robi bardzo imponujące wrażenie. Na okładce możemy przeczytać: Bronowickie rodziny opowiedziały autorce tak wiele, że nikt już więcej o słynnym Weselu i życiu jego bohaterów się nie dowie. A ona napisała książkę, od której trudno się oderwać. Więc poza tym, że ja ogólnie lubię gatunek biografii, a jeśli już sięgam po biografię, no to właśnie takie postacie jak właśnie siostry Mikołajczykówny i ich świat wydają się wyjątkowo ciekawe. Kolejna książka to jest Grzegorz Piątek, Najlepsze miasto świata. Jeśli obserwujecie moją stronę na Facebooku, to być może mogliście widzieć, że brałam udział w takiej akcji organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa, czyli czytanie na żywo wszystkich książek, które były nominowane do tegorocznej nagrody literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Książkę tę otrzymałam zresztą od wydawnictwa WAB, za co przy okazji bardzo serdecznie dziękuję, ale i tak bym po nią sama sięgnęła, dlatego że ja interesuję się ogólnie tematyką warszawską i warszawiana są w kręgu moich zainteresowań. Grzegorz Piątek napisał książkę na temat odradzania się Warszawy po wojnie. Warszawa w odbudowie, lata 1944-49, tak jakby rodzenia się na nowo tożsamości miasta, powstawania z gruzów. Jestem bardzo ciekawa, bo to jest rzecz no też będąca efektem bardzo ciężkiej pracy, ale książka ma też bardzo ciekawą strukturę, tutaj już nawet same tytuły rozdziałów to pokazują. I jest zaopatrzona w bardzo dużo materiałów źródłowych, tekstów prasowych, ale też takich elementów kartograficznych. Bardzo jestem ciekawa tej książki. Słyszałam, że ona jest sporym faworytem do nagrody Nike, no ale to już jakby wcześniej o kilku pozycjach z długiej listy też słyszałam, że są faworytami, więc trudno powiedzieć. Grzegorz Piątek oprócz tego, że pisze, wykłada, oprowadza, opowiada, to jest też z wykształcenia architektem. A te wątki architektoniczne, oprócz tych historycznych, socjologicznych, w tej książce wydają się mieć niebagatelne znaczenie. Wydaje mi się, że bardzo ciekawa lektura. Warszawa, najlepsze miasto świata,
odbudowa lata 1944-49. I jako suplement do książki Piątka kupiłam sobie, a to już jakiś czas temu, książkę Sylwii Hutnik pod tytułem Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 54-55. 1954-55 oczywiście. Sylwię Hutnik możecie kojarzyć z jej twórczości literackiej. Ona była, jest laureatką Paszportu Polityki, kilkakrotnie chyba była też nominowana do nagrody, no właśnie Nike. Ta książka nie jest nominowana w tym roku, mówię o niej przy okazji właśnie książki o Warszawie Grzegorza Piątka, a no też autorkę można kojarzyć z jej takiej jakby działalności społecznej. Na pewno tutaj, jeśli chodzi o Warszawę, jest postacią bardzo znaną, jeśli chodzi o walkę o prawa matek, samotnych matek. Natomiast abstrahując od jakby samej osoby autorki, to jest efekt jej pracy doktorskiej, w sensie wydanie. Wydawnictwo Ossolineum po prostu wydało doktorat Sylwii Hutnik i to jest takie spojrzenie na Warszawę, takie trochę antropologiczne z tego, co udało mi się tak przejrzeć tę książkę. Jeszcze nie wiem, jaki klucz autorka wybrała, jeśli chodzi o te lata, bo to jest ciekawy dobór. 1954-1955. Dlaczego? Nie wiem. Tutaj na wewnętrznej stronie okładki możemy sobie przeczytać bardzo ciekawą zachętę, podążając literackim tropem Leopolda Tyrmanda i jego Złego oraz Dziennika 1954, czytając gazety, przepisy prawne, oglądając plakaty, zdjęcia i filmy, słuchając piosenek i przemówień polityków, Sylwia Hutnik odtwarza codzienne życie Warszawy w jednym z najbardziej intrygujących okresów historii miasta. Także myślę, że będzie mi się to bardzo fajnie czytało. Najpierw Grzegorza Piątka i te lata 44-49, a następnie Sylwię Hutnik 54-55. Zobaczymy. Powiem Wam szczerze, tak parę słów na temat nagrody Nike i też tegorocznych laureatów, chociaż finalistów tej krótkiej listy, to ja nie jestem jakoś szczególnie związana z tą nagrodą. Bardzo często te werdykty kompletnie mijały się z moim gustem czytelniczym. Czasami byłam nawet skonsternowana wyborem, ponieważ uważałam, że książki, które na przykład zdobywały nagrody, no miały niskie walory artystyczne, więc wydaje mi się, że to jest zawsze jakaś tam wypadkowa gustów, upodobań jury, czy też tego, co w danym roku jest istotne, bo też różne gatunki zwyciężają, nacisk jest położony też na trochę innego rodzaju tematykę. W tym roku jestem trochę zawiedziona, że jest w tym finale tylko jedna powieść i to w dodatku powieść, która mnie rozczarowała, a mianowicie to są Zaświaty Krzysztofa Fedorowicza, których Wam nie polecałam. To jest książka, moim zdaniem, na pewno nie można powiedzieć, że to jest książka zła, natomiast książka przesublimowana pod każdym względem. No ale tutaj jakby odsyłam Was do recenzji. Jest bardzo dużo reportaży, co nie powiem, że jest jakimś dla mnie rozczarowaniem, bo ja cenię bardzo ten gatunek, natomiast jakoś tak mam takie przekonanie, że nagroda Nike w swojej idei ma popularyzować czytelnictwo z naciskiem na powieść, a tych powieści z roku na rok mam wrażenie, że jest docenianych coraz mniej. Co więcej, faworytem też moim było to wydanie, Ludowa historia Polski Adama Leszczyńskiego, którą to książkę kończę i niedługo też pewnie przyjdę do Was z recenzją i nie znalazło się nawet, no właśnie, na krótkiej liście. Także wydaje mi się, że po prostu możemy być znowu zaskoczeni. Ale jeśli macie jakieś swoje typy, bądź też coś czytaliście, jeśli chodzi o nagrodę Nike, to podzielcie się też w komentarzach. Ja bardzo chętnie posłucham Waszych opinii. Okej, moi drodzy, bo strasznie się rozgadałam, a zostało nam jeszcze parę tych pozycji papierowych, więc postaram się przez te, które mi pozostały, przelecieć jednak troszeczkę szybciej i w bardziej skondensowany sposób. Kolejną książką, po którą będę sięgać, to będzie Chamstwo Kacpra Pobłockiego. To jest książka, która została wydana w tym roku nakładem wydawnictwa Czarnego. Autor jest antropologiem i napisał książkę rzucającą nowe światło na zmitologizowaną opowieść o czasach Rzeczpospolitej Szlacheckiej. To możemy przeczytać na okładce w zapowiedzi. Bardzo mnie ta książka zaciekawiła. Wydaje mi się, że ona jest też dobrym uzupełnieniem do tej już kilkakrotnie przeze mnie przywoływanej historii ludowej Polski, bo mamy teraz obecnie taki trochę trend na rynku wydawniczym,
jeśli chodzi o nową narrację historyczną. I to, co prawda, autor nie jest tutaj historykiem, tylko jest antropologiem, ale wpisuje się w tę całą serię wydawnictw, właśnie tak jak książka profesora Leszczyńskiego, i też próbuje nam jakby trochę w inny sposób analizować historię chłopstwa, historię pańszczyzny, czy historię w ogóle. Kacper Pobłocki, Chamstwo. Gdyby ktoś czytał, oczywiście proszę o komentarz. Teraz jest książka z gatunku literatury pięknej polskiej pisarki, mało znanej, i to jest chyba jej druga albo trzecia powieść, Liliana Hermec, Rozrzucone. Kilka lat temu autorka napisała bardzo ciekawą książkę pod tytułem Alicyjka. To był jej debiut, który bardzo mi się spodobał. Został zresztą nagrodzony chyba, o ile się nie mylę, nagrodą Konrada, więc też została ona zauważona. I nie ukrywam, że sięgnęłam po tę książkę głównie dlatego, że bardzo mi się podobała właśnie Alicyjka. Alicyjka była studium relacji matki i córki. To była książka, która przywoływała jednak takie rodzinne demony, ale zrobiła na mnie niezwykłe wrażenie i była też taka bardzo impresyjna. I to jest kolejna książka, która podejmuje wątek kobiecy. Jestem bardzo ciekawa, na ile autorce udało się utrzymać ten bardzo wysoki poziom, na który wskoczyła moim zdaniem właśnie w swojej debiutanckiej powieści. Także polecam Waszej uwadze Rozrzucone, Liliana Hermec. Będzie czytane, będzie recenzowane. A teraz dwie książki, które mogą Was trochę zdziwić, bo tak jak powiedziałam, że będzie dzisiaj science fiction. Zresztą w ogóle jakoś tak dziwnie, jak na moim kanale pojawia się ta fantastyka, bo jest i Italo Calvino, którego się tam gdzieś do tego nurtu trochę przypisuje, albo ten Edgar Allan Poe. I tu nagle, słuchajcie, chcę przeczytać Stanisława Lema. Oczywiście to głównie z uwagi na to, że mamy rok po prostu Stanisława Lema i ja sobie, kiedy ogłaszano w zeszłym roku, że 2021 będzie tym rokiem Stanisława Lema, obiecałam sobie, że wrócę do którejś z jego książek. Miałam bardzo nieudane spotkanie ze Stanisławem Lemem w przypadku Bajek Robotów, które mi się kompletnie nie podobały. To znaczy doceniłam bardzo tam językowo Lema i te jego zabiegi słowotwórcze, natomiast kompletnie mnie nie porwały te wizje futurystyczne, bohaterowie, którymi były maszyny. Nie byłam w stanie tego czytać. Wydawało mi się zresztą, że te opowiadania były strasznie też nierówne, więc ten zgrzyt gdzieś tam pozostał i tak jak wspominałam, ja nie jestem koneserką gatunku, natomiast jeśli już bym miała wybierać z takiego tradycyjnego podziału gatunków fantastycznych, z podziału na science fiction, fantasy, czyli jakby te powieści bardziej osadzone w mitologii, w folklorze, czy jeszcze horrory, to zdecydowanie najbliżej mi do tego pierwszego, do science fiction. I wybrałam, słuchajcie, Solaris. To też troszkę z jakby polecenia moich znajomych, którzy są bardziej oczytani w tym gatunku i chciałabym to po prostu przeczytać. Bardzo ceniłam Lema za jego też eseistykę naukowo-filozoficzną. Uważam zresztą, że to znakomity umysł i grzechem byłoby nie przeczytać w całości jakiejś jego powieści. A kolejna rzecz to jest, słuchajcie, Philip K. Dick i Ubik, którego znalazłam w takim punkcie darmowej wymiany książek. Słuchajcie, to są takie w niektórych miastach prowadzone tak jakby skupiska książek, gdzie można książkę zostawić, a ktoś inny może sobie ją wziąć. Bardzo mi się ta idea podoba i znalazłam tam właśnie bardzo stare wydanie Ubika. To jest też nazwisko, które mam gdzieś tam na swojej chcieliście. Co prawda inne tytuły, bo mam Człowieka z Wysokiego Zamku i Blade Runnera, oczywiście wiadomo, z uwagi na słynną adaptację filmową. Ale dorzuciłam sobie tego Ubika, tylko się zastanawiam, w najbliższym czasie nie będę tego czytać, natomiast zastanawiam się, czy warto zaczynać od Ubika, bo Dicka po prostu chcę poznać, natomiast nie wiem, czy rzeczywiście ta książka będzie odpowiednia na początek, czy raczej nie jest to coś w rodzaju, nie wiem, deseru raczej, jeśli chodzi o tego pisarza, który przecież znakomitą ma bibliografię. Także Stanisław Lem i Philip K. Dick. Moi drodzy, a na koniec wydawnictw papierowych są książki z gatunku literatury górskiej, którą ja również bardzo chętnie czytam i nie tylko dlatego, że się wspinam, bo się wspinam aktywnie od wielu lat
ale z długimi przerwami. No i ja się wspinam tak, słuchajcie, no to nie jest wspinaczka skałkowa, tylko to jest turystyka górska po prostu. Kocham Tatry. To jestem też zainteresowana bardzo literaturą górską. W ostatnim okresie wpadła w moje oko i tym razem już ręce, książka Anny Król Kamienny sufit. Opowieść o pierwszych taterniczkach. I co ciekawe, zaraz potem znalazłam wydanie, bo to jest wydanie Znaku, też wydanie Pruszyńskiego i spółki Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie Agaty Komosy Styczeń. Słuchajcie, książki w podobnej tematyce wydane przez dwa różne wydawnictwa w tym samym okresie, także to jest bardzo ciekawe. A ja powiem Wam, że też tematyka w ogóle nie tylko górska, ale alpinizmu i himalaizmu kobiecego bardzo mnie interesuje, bo uważam, że to jest zagadnienie, które można analizować na wielu różnych poziomach i ono jest bardzo ciekawe, bo ten świat był kiedyś niezwykle podzielony. Dzisiaj chyba jest trochę lepiej, ale nadal jeśli mielibyśmy sięgać do korzeni, do tych początków, to warto się temu przyjrzeć, jak to wyglądało i jak to się z latami zmieniało. I też, gdyby ktoś z Was czytał, zwłaszcza Kamienny sufit, który chyba był bardziej nagłośniony, premiera tej książki była bardziej nagłośniona, to też podzielcie się ze mną w komentarzach. Natomiast to będę czytać, sądzę, że bliżej końca roku. Ale dajcie mi znać, jeśli dobrnęliście do tego miejsca na Bookhaulu, czy chcielibyście osobny odcinek poświęcony literaturze górskiej. Na koniec zostało mi do zaprezentowania jeszcze książki, które mam w wersji elektronicznej. To jest raptem 6 tytułów, więc cóż to jest wobec tych 18 sztuk, o których mówiłam pewnie przez ostatnie kilkadziesiąt minut. Pierwsza książka, okładki pewnie będę wrzucać Wam gdzieś tutaj z prawej strony, no bo tutaj na Kindlu to raczej nie będzie zbyt wiele widać w kadrze pewnie. I pierwsza książka to jest książka Olgi Hunt pod tytułem Łyski liczą do trzech. To jest bardzo ciekawe nazwisko. Kilka lat temu autorka wydała bardzo ciekawą książkę pod tytułem Psy ras drobnych i dlatego, podobnie jak w przypadku Liliany Hermec, postanowiłam sięgnąć po kolejną książkę tej pisarki. Nic o niej nie wiem, ale no po prostu jestem ciekawa, czy tak samo mi się spodoba jak poprzednia. Dwie kolejne książki to są Wasze polecenia, czyli polecaliście mi te książki prawdopodobnie w komentarzach pod którymiś z moich poprzednich filmów. To jest Prześniona rewolucja profesora Andrzeja Ledera oraz reportaż Cynkowi chłopcy Swietłany Aleksijewicz. Ściągnęłam sobie też książkę Roberta Nowakowskiego Ojczyzna jabłek. To jest powieść, której akcja toczy się w bardzo ciekawym miejscu w regionie południowo-wschodnim Polski, w Bieszczadach, i opowiada o takiej obojkach, grupie etnicznej, mieszanej górali. W bardzo interesujący sposób zachwalała tę książkę Paulina Wilk na kanale Big Book Cafe. A ponieważ ja zwracam uwagę na recenzje właśnie na tym kanale, one są bardzo ciekawie zawsze prezentowane w taki skondensowany, 5-minutowy sposób i właśnie najczęściej trafiają do mnie recenzje Pauliny Wilk. Stąd też na Kindlu Robert Nowakowski i jego Ojczyzna jabłek. Kolejna książka to jest biografia. Tu może Was trochę zaskoczę. Też biografii dawno nie było w sumie na moim kanale, ale skusiłam się na biografię profesora Zygmunta Baumana, napisaną przez Artura Domosławskiego. Artur Domosławski oczywiście namieszał dosyć mocno kiedyś w moim życiu książką non-fiction o Ryszardzie Kapuścińskim. I nie ukrywam, że od tamtego czasu czytam o wiele mniej reportaży niż poprzednio. Dlatego trochę się obawiam sięgać po kolejną jego książkę, ale no, postać Baumana jest ciekawa. To jest uczony o, no, muszę użyć tego słowa, takiej trochę kontrowersyjnej może biografii, ale wydaje mi się, że kompletnie u nas zapomniany i jestem bardzo ciekawa. Słuchajcie, to w księgarni patrzyłam, to była taka cegła, chyba 700 czy 800 stron. Nie zdecydowałam się na wydanie papierowe w związku z tym i mam książkę w wersji e-bookowej, ale sądzę, że będę ją czytać dopiero pod koniec roku. I ostatnia książka. Postanowiłam przeprosić się, nie wiem, czy to jest odpowiednie określenie, z Joanną Bator, bo jest
bardzo dobry odbiór ostatniej jej książki, Gorzko, Gorzko. Ja miałam takie mieszane, ambiwalentne relacje z tą pisarką i między innymi no, jej nagrodzona Nike powieść nie przypadła mi do gustu, ale ta ostatnia książka, traktująca też właśnie o kobietach, jest to książka, która bardzo podobała się też moim znajomym i też tym, których zdanie ja cenię. I też no, jedna z moich przyjaciółek powiedziała mi, słuchaj, to jest trochę innowator. Przymknij oko na to, co było do tej pory i przeczytaj tę książkę. No i postanowiłam przeczytać. Mam na e-booku, więc będę czytać. I słuchajcie, koniec. Koniec, nie mogę w to uwierzyć. Słuchajcie, długo nie było book haulu na moim kanale, więc jak już robić kolejny, to z przytupem. Po raz kolejny dziękuję tym, którzy wytrwali do tej ostatniej minuty. Mam nadzieję, że było ciekawie, że było różnorodnie, no i że zechcecie wrócić po recenzję po prostu tych książek, które się tutaj pojawiały. Dajcie mi znać, co sądzicie o tych tytułach, czy któreś sobie zanotowaliście, czy któreś czytaliście, czy jesteście zainteresowani właśnie tym odcinkiem o literaturze górskiej. Jakie są Wasze typy, jeśli chodzi o nagrodę Nike? Bardzo, bardzo, bardzo chętnie porozmawiam sobie z Wami w komentarzach pod tym filmem. Zapraszam do lajkowania strony na Facebooku, do subskrypcji oczywiście kanału, do korzystania z funkcji dzwonka, no i do zaglądania na mój kanał. Serdecznie dziękuję dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam.